W dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie naszego rzemieślniczego browaru Turek. Browar Turek w tej chwili ma moce przerobowe 4000 litrów miesięcznie, z możliwością przy obecnej infrastrukturze do rozbudowy o kolejne 8000 litrów. A w kolejnym etapie chcielibyśmy rozbudować browar o linię do rozlewu butelek oraz większą część magazynową. A w dniu dzisiejszym otworzyliśmy dla lokalnych oficjeli browar, natomiast od 12 kwietnia browar będzie już ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Turku, okolic, miejmy nadzieję, Polski. W naszej ofercie znajdują się takie gatunki jak pils, piwo pszeniczne oraz stout, ale możliwości są, powiedzmy, bardzo szerokie, więc nie zamykamy się na te 3 style piwne, będziemy chcieli robić kolejne. Na tą chwilę oferujemy piwo do spożycia na miejscu, a do tego proponujemy małą gastronomię, którą też z czasem chcemy rozbudować. Proces produkcji piwa w takim browarze rzemieślniczym polega na zacieraniu słodu, następnie filtracji, następnie gotowaniu piwa, dodaniu chmielu, przelaniu do zbiorników, gdzie piwo fermentuje, dojrzewa. Taki proces trwa od 3 do 4 tygodni, w zależności od rodzaju piwa. Są też piwa, które muszą leżakować pół roku, rok, w zależności od stylu.